Grałem przed własną publicznością, tutaj nie przegraliśmy meczu i dla tego Grudziądza i dla nas samych chcemy zagrać jakiś dobry mecz i uzyskać korzystny rezultat. To jest chyba najważniejsze, pokazać się z tak silnym zespołem, bo w Warszawie trochę może nie zawiedliśmy w tych ostatnich minutach dwóch, bo gdyby było 2-1, to by na pewno były większe nadzieje przed tym rewanżem, ale nie poddajemy się i będziemy walczyli o korzystny rezultat. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to historyczne wydarzenie i bez względu na to, czy mamy szansę na awans do dalszej rundy, czy te szanse są bardzo minimalne, no to chcemy w jak najlepszy sposób zaprezentować się przed własną publicznością. Chcemy przede wszystkim utrzymać ten statut tej twierdzy, tej cytadeli grudziąckiej niezwyciężonej. No, będziemy się starali zrealizować to w meczu z Legią. No, oczywiście zrobimy wszystko, jesteśmy dobrze dysponowani. Staram się jakby zarażać optymizmem zawodników, mimo że pogoda nie rozpieszcza, że mamy to wszystko utrudnione, bardzo długi okres przygotowawczy. Śmiejemy się czasami, że przechodzimy po raz drugi okres przygotowawczy. No jest to rwane, szarpane, ale no, nie ma co narzekać. Trzeba po prostu zacisnąć zęby, dać z siebie jak najwięcej i skoncentrować się na tym meczu. Nie mieliśmy okazji tak codziennie trenować na naturalnej nawierzchni. Weszliśmy wczoraj naturalną, dzisiaj tak samo i na pewno to inaczej się trenuje niż na sztucznej murawie, ale na pewno pozytyw naszej drużynie. Miejmy nadzieję, że ta wiosna faktycznie przyjdzie, że już jutro powieje taką wiosną piłkarską u nas tutaj. Boisko jest świetnie przygotowane. No, tylko temperatura była ciut wyższa i myślę, i to słońce dodawało optymizmu wszystkim, i nam, i kibicom. I korzystając z okazji, zapraszam serdecznie już jutro na mecz z Legią. I liczymy na doping, na 12 zawodnika kibiców.